na ręce kapitana czeladzkiego klubu sportowego Roberta Woźniaka, numer 8 w tej kolejce. Kurek już na boisku, gotowy do tego, a klasy podokręgu Sosnowiec zaczynają goście. Muszalik, prosto padła piłka, ale tam odgwizdana pozycja Rożnego. Dośrodkowanie na pole karne, niepewna interwencja bramkarza na przedpolu, ale ten strzał nie... I dryblingu zdecydował się na podanie w pole karne, nie najlepsze to wybicie, piłka jest zgarnięta i to jest faul, jest rzutka. Kawecki 1-0, prowadzi CKS Czelać, zamienia więc rzut karny na gola. Jakub Kawecki, gratulacje, zbiera też poszkodowany w tej akcji Mateusz Ledwoń. Siódma minuta spotkania i błyskawicznie obejmują prowadzenie miejscowi. Świetnie teraz na wyprzedzenie zagrał Kawecki, on jest już w polu karnym, decyduje się na strzał i w ostatniej chwili wystąpił tam w 11 spotkaniach, ale tylko w dwóch od pierwszej minuty. Dośrodkowanie i kapitalny strzał, ależ było blisko. Z łatwością minął przeciwnika, rozrzucił piłkę do Lenarda, ten na prawą nogę. Świetna centra przed bramkę, trącona piłka i to, co nie udało się kilka minut temu, udaje się teraz. Szopana 2-0. 15 minuta spotkania, co się odwlecze, to nie uciecze. Teraz już nie pomogła ani poprzeczka, ani słupek, ani bramkarz klubu sportowego gminy Psary. Sarmacji Będzin, Milenium i Górnika Wojkowice. Jakub Lenart, ostry kąt, ale ta piłka nie została. Czerwono-biało-zielonych, które na przestrzeni lat ulega. Nieźle to wygląda, Ledwoń. Zejście do środka na prawą nogę, przekazanie w pole karne. Muszalik 3-0, zabójcza kontra czelackiego klubu sportowego i powiększone prowadzenie drużyny świętującej awans do sosnowieckiej klasy okręgowej. 25 minuta spotkania. Mariusz Muszalik, zdobywcą gola po tym świetnie rozprowadzonym kontra. Grodzisk, dyskobolia. Spokojnie konstruują atak pozycyjny czeladzianie i teraz moment zaskoczenia, zagranie na wolne pole do Szopy, ale kapitalna interwencja. W lewą stronę podłączył się do tej akcji Kawecki, jeszcze raz Szopa, to już pole karne, ładnie przełożył, wykłada mu Szalikowi, 4-0. Zabawili się tutaj po raz kolejny miejscowi, kapitalnie zagrali sobie na połowie przeciwnika. No i bardzo zespołowo ta akcja zawiązana, bo mógł już ją kończyć Igor Szopa, ale jeszcze postanowił wyłożyć lepiej w jego ocenie ustawienie. Dwuosobowy mur. Damian Waśniewski, to był właśnie strzał bezpośredni, ale zbyt wysoki. I tutaj nad murawą unosi się dron, który jeszcze też takie ujęcia wykona, które będą pamiętać. Igor Szopa wybrał w tej sytuacji partnera. Kapitalne to zagranie Szopa, 5-0, ależ piękne to podanie. Łukasz Stępień, prawda? Kapitalną piłką wprowadził tutaj Szopę w szesnastkę. Tak, tak. To mieliśmy naprawdę klasowe rozegranie, zagrana piłka, uderzenie z pierwszej po długim rogu. Przepięknie, no, ręce same do oklasków się składają. Tutaj prawe skrzydło, Stępień w pole karne, Kawecki, zagranie wzdłuż bramki i nie trafił Lenard. Jeszcze zamknie tę akcję. Zawodnik z numerem 9 i centra na długi słupek, strącenie głową, 6-0, hat-trick Igora Szopy. Tak. No, takich napastników na pewno zespoły poszukują, prawda, bo dzięki nim mamy te bramki, mamy później punkty, tak, tak. Który 4 razy w tym sezonie był napominany żółtą kartką przez sędziego. Waśniewski teraz, strącenie piłki nieco przypadkowe, ale kapitalny refleks z gminy. Cały czas matematyczne szanse jeszcze na miejsce trzecie ma. Teraz dobra akcja prawą stroną, zagranie przed bramkę, no i... Są związani z jednym dobą, ale mamy akcję. Muszalik w polu karnym, rozgląda się, zagrywa na dalszy słupek, nie trafił w tej akcji. Goście, no ale też... osamotniony, no i w trudnym położeniu
zawodnik gości, a tutaj Stępień poszukiwanie na przedpolu Klimow, ale teraz musi zmykać do bramki, bo ta pozostała pusta. Stępień 7 do 0. Nie trafił z kilku metrów na pustą bramkę, ale trafił z kilkudziesięciu, no tak, kiedy ta była opuszczona. Może gdzieś tak, no zgadza się, tak. Popatrzał, uderzył i mamy kolejną bramkę. Spokojnie obok bramkarza w 73. Nie muszą tyle biegać. Dobre teraz podanie Kaweckiego, jeszcze Stępień, Muszalik odgrywa i jest Igor Szopa z czwartym trafieniem, ale szkorankowo zagrali, prawda? Tak, tak, mieliśmy typową trójkową, trójkowe rozegranie. Dwie piłki z pierwszej, strzał z pierwszej i mamy bramkę. Wszystko się to odbyło gdzieś na 14 metrze. Brawo. No. Środkowym operować i... rozrzucać te piłki. No prawda? Właśnie, a on cały czas aktywny. Kolejna asysta, kolejne trafienie. Mamy 8 do 0. No, widowisko nam się robi jednostronne. No tutaj nie ma wątpliwości, której drużynie ten awans się należał. No właśnie. Jeszcze Wałek zagrywa do Muszalika, ależ to by było piękne, gdyby wpadło do bramki. Ziółko jeszcze. No i... i jednak sędzia poszedł w drugą stronę. Skończył mecz tak jak trzeba, więc...